Czy wciąż radnym pozostanie, bo tego mandatu nikt mi nie odbierze, bo tylko mieszkańcy mogą mi go odebrać, ale chwilowo rzeczywiście jesteśmy wszyscy radnymi województwa, bo nie mamy zarządu. Marszałek w momencie, kiedy zostały ogłoszone wyniki, oficjalnie opublikowane wyniki wyborów do Europarlamentu, stracił swój mandat. Co za tym idziemy również jako członkowie zarządu województwa, podaliśmy się do dymisji. Dzisiaj ta dymisja zostanie przyjęta. No i dzisiaj wybieramy nowy zarząd i nowego marszałka. Myślę, że przygotowywałem się na to 9 lat pracy, podczas pracy w samym zarządzie województwa opolskiego. Mam za sobą 14 lat pracy samorządowej, wcześniej praca w administracji rządowej. Mam wrażenie, że jestem do tego przygotowany. O takich najważniejszych celach i konkretach będę mówił podczas sierpniowej sesji Sejmiku Województwa. Teraz na tę chwilę priorytety są jasne, są określone w strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku. Jakość życia, transport, komunikacja, coś co jest mi oczywiście szczególnie bliskie. I rzecz, którą osobiście chciałbym wnieść, to kwestia większego udziału w życiu publicznym kobiet. Wielokrotnie mówiłem, że jestem feministą. Chciałbym, żeby to było widać również w pracy jako marszałka województwa polskiego. A kto nam będzie teraz tak ładnie o drogach? Ja. Czyli zostawia pan sobie taką kompetencję? Na razie na pewno, ale docelowo no, trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić to, że po 9 latach takiego naprawdę bardzo mojego emocjonalnego zaangażowania w ten obszar mógłbym się nim nie zajmować. Chyba, że pojawi się na horyzoncie ktoś, kto będzie mógł to swobodnie przejąć. Na razie zostaje to u mnie. Dzisiaj wybieramy 4 członków zarządu województwa. Pozostawiamy sobie pole do rozmowy i negocjacji. Wiadomo, że PSL będzie się o to starał. Zobaczymy, jak to będzie.